Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki, Stach i Śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4b. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Dzisiaj przenosimy się do Krakowa. Był 1897 rok. W maju malarz Tadeusz Gadomski poszedł do parku krakowskiego, gdzie działała letnia scena teatralna. Występowała na niej grupa Reckiego, która wystawiała 12 żon Jafeta. Tadeusz poszedł tam nie po to, by podziwiać sztukę, ale w poszukiwaniu żony która uciekła od niego i postanowiła zostać aktorką. Splot wydarzeń sprawił, że miesiąc później Tadeusz został aresztowany. Co wydarzyło się na ulicy Czarnowiejskiej i dlaczego wyrok w tej sprawie był bulwersujący, o tym już za chwilę. Tadeusz Gadomski urodził się w 1867 roku w Krakowie. Był synem Walerego, znanego krakowskiego rzeźbiarza i wykładowcy. Tadeusz studiował w Szkole Sztuk Pięknych pod okiem samego Jana Matejki, a następnie w Monachium. Jego dzieła to przede wszystkim portrety oraz sceny religijne. Namalował również herby krakowa i kleparza, które znajdują się w sukiennicach. Bez wątpienia miał talent i możliwości, by wieść przyzwoite życie i utrzymywać się z malarstwa. Na przeszkodzie stanęła jednak wielka wada Tadeusza, a mianowicie lenistwo. Mężczyzna pracował tylko tyle, by mieć na jedzenie i alkohol. 1 sierpnia 1891 roku odbył się ślub Tadeusza z Heleną Zielińską, córką urzędnika ubezpieczeniowego. Po roku urodziła im się córka. Przez dwa lata ich pożycie było zgodne, jednak życie u niepracującego artysty przestawało wystarczać pięknej Helenie. Dlatego zaczęła znikać z domu. Jej pierwszym kochankiem był Konopka. Gdy mąż odkrył romans, zrobił żonie karczemną awanturę. Kobieta spakowała swoje rzeczy i wyjechała z kochankiem do Poznania. Po jakimś czasie wróciła wycieńczona i zaniedbana. Okazało się, że Konopka nie był w stanie zapewnić jej odpowiednich warunków do życia. Helena jeszcze kilkukrotnie porzucała rodzinę. Występowała wówczas jako aktorka w trupach teatralnych podróżujących po kraju. Miała wsparcie siostry, która od lat występowała na scenie. Po jakimś czasie zawsze wracała do domu. Dawała się przekonać mężowi, który obiecywał, że się zmieni i zacznie pracować. Za każdym razem Tadeusz nie dotrzymywał danego słowa. Dlatego Helena porzuciła męża. Udało jej się znaleźć pracę w Stanisławowie, w trupie teatralnej Jana Reckiego. Przyjęła pseudonim Brzezińska. Gdy w maju 1897 roku do Tadeusza dotarła informacja, że jego żona przebywa w Krakowie, postanowił błagać ją, by do niego wróciła. Nie wiedział wtedy, że Helena miała nowego mężczyznę, aktora Konstantego Walentowskiego. Podczas pobytu w Krakowie para mieszkała u matki Heleny przy ulicy Czarnowiejskiej. Zdesperowany Tadeusz czekał na żonę 15 maja po jej występie. Prosił, by do niego wróciła. Jednak Helena była nieugięta. Mężczyzna błagał też o wstawiennictwo teściową. Do ponownego spotkania Tadeusza z Heleną doszło 31 maja w obecności teściowej i aktora Władysława Kicińskiego. Mężczyźni poszli do domu Matki Gadomskiej. Tam Tadeusz padł na kolana i błagał żonę, żeby do niego wróciła. Obiecywał, że będzie pracował że ona nie chciała dać mu kolejnej szansy. Będąc w mieszkaniu teściowej, Tadeusz dostrzegł, że mieszka tam ktoś jeszcze poza teściową i Heleną. To wzbudziło jego podejrzenia. Mężczyźni udali się w stronę rynku. Po drodze spotkali Konstantego Walentowskiego, który był podpity. Tadeusz nie wiedział, że mężczyzna był nowym kochankiem jego żony. Kiciński postanowił zmienić plany i zamiast na rynek udał się z Konstantem do parku na kilka piw. Tadeusz poszedł dalej sam. Przypadkiem wpadł na aktorów z grupy Reckiego. Wtedy usłyszał, że plotkowano o jego żonie Konstantym. Wszystko zaczęło się układać w całość. Tadeusz poszedł na Czarnowiejską i czekał pod domem Teściowej na Konstantego. Trwało to kilka godzin. W tym czasie Kiciński z Walentowskim pili w parku krakowskim. Konstanty został odprowadzony przez kolegę do domu matki Heleny. Bo ledwo trzymał się na nogach. Nagle do mężczyzn dołączył Tadeusz i powiedział, że skoro o tak późnej porze chcą odwiedzić jego żonę, to on będzie im towarzyszyć. Między mężem i kochankiem doszło do bójki. Wmieszał się w nią także Kiciński. Nagle Tadeusz wyciągnął z kieszeni scyzoryk z ośmiocentymetrowym ostrzem. Zadał Konstantemu pięć uderzeń w klatkę piersiową. Trafił w serce. Konstanty zdołał jedynie powiedzieć: Waldku, on mnie zabił. Tadeusz zaczął uciekać w kierunku ulicy Rajskiej. Z kolei Kiciński zaniósł przyjaciela do domu i pobiegł po pogotowie. Mimo szybkiej interwencji mężczyzna zmarł. Rankiem Tadeusz został zatrzymany przez policję. Był przekonany, że Konstanty żyje. Od razu przyznał się do winy. 8 czerwca wykonano sekcję zwłok. Wykazała ona, że przyczyną śmierci Konstantego była rana kuta lewej komory serca oraz krwotok zewnętrzny i wewnętrzny worka opłucnego lewego i osierdziowego. Oględziny zwłok wykazały, że Konstanty odniósł również cztery inne rany, z czego dwie były lekkie, zaś pozostałe dwie doprowadziły do ciężkiego uszkodzenia ciała. Denat miał też siniec na podłudziu najprawdopodobniej od kopnięcia. 5 lipca 1897 roku ruszył proces. Tadeusz został oskarżony o to, że w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1897 roku przeciw Konstantemu Walentowskiemu, wprawdzie nie w zamiarze zabicia, lecz w innym nieprzyjaznym zamiarze, w ten sposób działał, że wskutek tego działania Konstanty Walentowski życie utracił, co stanowi zbrodnie zabójstwa. Za to przestępstwo przewidziana była kara od pięciu do dziesięciu lat więzienia. Gdyby Tadeusz został oskarżony z innego paragrafu, wówczas mogłaby mu grozić kara śmierci. Tadeusz był w sądzie spokojny, jego żona i teściowa odmówił zeznań. Co znamienne, Tadeusz mógł oskarżyć żonę o cudzołóstwo, a to było w austriackim systemie prawnym karane półrocznym pozbawieniem wolności. Jednak tego nie zrobił jak obiegli, w rozprawie uczestniczyli doktorzy Wacholc i Sieracki. Tadeusz zeznał, że widząc Konstantego zmierzającego do jego żony, obudziły się w nim ogromne pokłady zazdrości. Powodem pchnięcia Konstantego nożem było rozdrażnienie, a także obelgi i znieważenie, jakich doznał od kochanka żony. Na procesie o relacjach Konstantego z Heleną opowiadał dyrektor teatru imienia Moniuszki Jan Recki. Mówił, że Konstanty wyrażał się o kochance w samych superlatywach. Bał się jednak, że może wrócić do męża. Sam Konstanty był żonaty, ale nie żył ze swoją żoną. Jako świadek zeznawał również artysta dramatyczny Ludwik Czystogórski. Potwierdził on zażyłe relacje łączące Helenę i Konstantego. Dodał, że zabity przed śmiercią był poddenerwowany. Obawiał się, że Helena może pogodzić się ze swoim mężem. Głos zabrał również zastępca prokuratora, doktor Katyński. Podkreślił on, że zbrodnia ta niepotrzebnie nabrała rozgłosu, a jej przyczyną była zazdrość męża. Uważał, że oskarżony nie działał pod wpływem szału, bo wszystko doskonale pamiętał. Śmiercią zaś Konstanty odpokutował swoje winy wobec tej rodziny. Prokurator odwoływał się do zdrowego rozsądku i poczucia sprawiedliwości przysięgłych. Na uwagę zasługuje linia obrony. Tadeusza bronił jeden z najlepszych adwokatów krakowskich Felix Czesznak. Obrońca podkreślił, że doszło do strasznej tragedii. Przekonywał on, że na miejscu Tadeusza każdy zachowałby się podobnie. Mówił, że jego klient jest ofiarą, a do zabójstwa doszło na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Podkreślał, nie ma tu zbrodniarza, tu jest tylko ofiara tragedii rodzinnej spowodowanej wtargnięciem złego demona do domu oskarżonego. Demona, który od pierwszej chwili zniszczył szczęście stojącego przed wami człowieka, złamał jego życie. Adwokat powoływał się też na chwilową niepoczytalność. Tłumaczył, że Tadeusz był wrażliwym artystą, żył sztuką i inaczej podchodził do prozy życia. Po opuszczeniu przez żonę stracił energię do pracy. Podkreślał, że czynu dokonał we wzburzeniu umysłu, dlatego za taki czyn nie może odpowiadać. Zaznaczył, że przed sądem nie stoi zbrodniarz, a człowiek głęboko nieszczęśliwy i załamany, któremu zniszczono rodzinę. Wyrok zapadł kolejnego dnia. Werdykt był jednogłośny. Dwunastu przysięgłych orzekło, że Tadeusz popełnił czyn po płąkaniu umysłu, w którym nie wiedział, co czyni. Malarz został uniewinniony od zarzutu popełnienia zabójstwa. Zgromadzona na sali publiczność przyjęła wyrok oklaskami. Ostatnie lata życia Tadeusz spędził w Świdnicy, gdzie zmarł w 1952 roku. W tej sprawie na uwagę zasługuje sprawność działania organów. Nieco ponad miesiąc po zbrodni doszło do procesu, który trwał tylko dwa dni. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Tadeusz nie poniósł żadnej kary za zabicie kochanka swojej żony. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na facebooka weekendów i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.